nowy towarzysz, teraz się właśnie trafił Baltik. No i z nim właśnie w lecie na urlop razem jeździmy. Teraz w zimie na świętach był u mnie, także się zaczyna tam oswajać w lesie, na statku już też tutaj nie jest taki przestraszony i z piesiem mamy wspólny język. To była naturalna kolej rzeczy, że załoga nie chciała się rozstawać z psem. Dyrektor instytutu uszanował tę decyzję, przeanalizował, podjął, że tak właśnie ma zostać, no i pies jest członkiem załogi. Został tutaj mianowany obserwatorem. No, siedzi na mostu, jak w morzu jesteśmy, to na mostek tam idzie, siedzi właśnie z oficerami wachtowymi, z kapitanem. No, obserwuje, czy mewy prawidłowo latają, prawda? A dzień, codzienność, jeżeli jesteśmy w porcie, no to w 7:30 idziemy na spacer tu na teren portu, po 16:00 do miasta z nim idziemy. No i wieczorkiem też na teren portu i spać tutaj na kanapkę. Jeżeli mam jakieś zajęcia, no to piesio sobie tu chodzi, gdzie chce po statku, prawda? Czeka na mnie na korytarzu, czy tu w kabinie. No a później już sobie spędzujemy. Co ci robili?